Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj szybka pizza, bo robię szybką kolację i na kolację będzie właśnie szybka pizza. Oczywiście może ona być także przekąską na wynos, ale o tym za chwilę. A że pizza zazwyczaj nie jest szybka, to łatwo można się domyślić, że będzie oszukana. I tak potwierdzam, robię dziś dwie pizze i obie będą na bazie tortilli, czyli rozwiązanie, które już znacie, bo kiedyś pokazywałam. I przyznam, że dla mnie takie podejście ma dużo zalet. Mniej pracy, cienkie ciasto, więcej farszu, pięknie wygląda, no i świetnie smakuje. No i zaczynamy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam. Skorzystam z pomocy blendera, dzięki czemu całość pójdzie dużo sprawniej. Najpierw żółty ser, jak widzicie, przekrawam go na pół. Będę potrzebowała mniej więcej 200 gramów. Waga nie jest w sumie tak ważna, ja tak na oko po prostu biorę. I biorę taki ser, jaki mam w domu lub taki, na jaki mam ochotę do pizzy. U mnie dziś ser o niezbyt ostrym smaku, więc wybieram Goldę. Kroję ją na mniejsze kawałki, wkładam do blendera i krótko, pulsacyjnie blenduję, uzyskując taki efekt, jakbym tarła ser na tarce o grubych oczkach. Myślę, że tyle sera wystarczy mi na dwie pizze. Odstawiam na bok, teraz cebula. Obieram, przekrawam na pół i kroję w mniejsze kawałki. Wkładam do blendera, tego samego po serze. Teraz jedna czerwona papryka, oczywiście umyta i osuszona. Przekrawam na pół, usuwam gniazda nasienne, kroję w mniejsze kawałki i też wkładam do blendera. Dokładam jeszcze ząbek czosnku i warzywa blenduję pulsacyjnie, aż się rozdrobnią, czyli nie na taką miazgę, tylko tak, żeby były jeszcze widoczne i wyczuwalne. Coś takiego. Przekładam na talerz i teraz pieczarki. Je mam już obrane i oczyszczone, dodaję je dla lepszego smaku. Kroję w mniejsze kawałki i tak, nie wiem, na oko może 6, 8, może 10 pieczarek i również je blenduję, więc znowu pulsacyjnie, dość krótko. Jeśli trzeba, pomagam sobie nożem, tak żeby nie zrobić z tego pieczarkowej miazgi i żeby zblendowały się równomiernie. Tak po prostu chcę je rozdrobnić. Gotowe dodaję do papryki i można szykować farsz. Rozgrzewam zatem patelnię i na gorąco, bez tłuszczu, wkładam mięso. U mnie 250 g mięsa mielonego, w moim przypadku jest to mielony indyk. Spokojnie można sięgnąć po dowolne ulubione mielone mięso, takie jakie lubicie lub chcecie w tej pizzy. Sprawdzi się i wieprzowina, i wołowina, i cielęcina, i tam cokolwiek macie. U mnie indyk, udo i podsmażam, aż mięso zetnie się od spodu. Następnie dodaję przyprawy. Jeśli chodzi o przyprawy, to naprawdę dowolne, to bardzo swobodny przepis. Nie będę tutaj podawać żadnych konkretnych. U mnie po prostu domowa mieszanka na bazie suszonych pomidorów, oregano i troszkę bazylii. Tutaj mam sól i pieprz. W skrajnym przypadku może to być po prostu tylko sól i pieprz, jakaś natka pietruszki może, albo po prostu jakieś ulubione zioła, czy na przykład przyprawa do gyrosa, albo sól, pieprz i kurkuma, no i tak dalej. Generalnie dowolne przyprawy, które podkreślą nam smak dodatków oraz mięsa. No i przyprawy oczywiście nadadzą ton tej masie mięsnej, więc tak pod smak je dobierać. Mieszam i podsmażam, aż mielone straci surowość, czyli do czasu, aż mięso się zetnie, a na patelni zacznie się tworzyć taki delikatny sos. Wtedy dokładam paprykę oraz pieczarki, mieszam i co jakiś czas mieszając, trzymam na patelni przez kilka minut, aż to wszystko ładnie się podsmaży, delikatnie może nawet skarmelizuje i sos na patelni odparuje. Ma powstać coś takiego, jak widać, gęste, niezbyt wodniste, odparowane ładnie i to jest gotowa masa farsz, którym będę obkładać moje pizze. Teraz rozgrzewam już piekarnik do 180 stopni Celsjusza i szykuję blachy do zapiekania. Ja wykładam je papierem do pieczenia, ale nie w całości, tylko odcinam takie paski, dzięki którym łatwiej będzie potem wyjąć te moje oszukane pizze z blach. Nie będę robiła bowiem ciasta, tak jak wspominałam wcześniej, tylko sięgam po gotowe tortille. Jedna pizza to będą dwie tortille zlepione sosem i serem. Przymierzam pasek, układam dwa placki, no i to jest zestaw, który za chwileczkę będę szykować do pieczenia. Każdą pizzę smaruję ajwarem, tą pojedynczą najpierw, lub innym ulubionym sosem, na przykład pomidorowym, paprykowym, warzywnym. Propozycje moich sprawdzonych sosów wkładam w przepisie na blogu, link pod filmem, więc wystarczy tylko kliknąć, zerknijcie, jeśli jesteście ciekawi. U mnie po prostu ajwar, czyli sos na bazie papryki. Obkładam częścią przygotowanego żółtego sera, mniej więcej 1/4. Przykrywam drugim plackiem tortilli, delikatnie dociskam i ponawiam operację z sosem, czyli ajwar. Rozsmarowuję tarty żółty ser i na to wykładam połowę masy mięsno-warzywnej z patelni i rozprowadzam równo. Mniej więcej tak. I posypuję jeszcze odrobiną sera
i gotowe do pieczenia. Powtarzam operację z drugą pizzą, czyli dokładnie tak samo. Ajwar czy inny ulubiony sos, żółty ser, przykrywam. To się ładnie sklei podczas pieczenia. Ponownie smaruję sosem, ponownie ser i druga część masy mięsno-warzywnej. Dobra, druga pizza jest również gotowa do pieczenia. Tak to się prezentuje. Można piec osobno, jedną po drugiej kolejno lub na dwóch półkach piekarnika jednocześnie, albo na przykład skorzystać z takiego stelaża, jak tutaj widać. U mnie dzisiaj po prostu dwie półki piekarnika, czyli piekę na dwóch poziomach. Na jednym poziomie układam jedną pizzę, na drugim poziomie układam drugą i piekę z termoobiegiem do czasu, aż ser się stopi i wszystko ładnie zapiecze. Około 10 minut i powinno być dobrze. Po 2/3 czasu pieczenia, czyli po jakichś 7-8 minutach, można zamienić pizzę miejscami górną na dół, dolną do góry, żeby się zapiekły równomiernie, ale z termoobiegiem zazwyczaj nie ma takiej potrzeby. I to już upieczone. Wyjmuję z piekarnika. Zobaczcie, ser ładnie się stopił. Dociskam widelcem brzegi, tak żeby zlepić je i żeby oba placki się nie rozwarstwiały. I zostawiam na minutkę, dwie, żeby to odpoczęło. I ja w tym czasie po prostu posypuję pociętymi w paski liśćmi świeżego szpinaku dla lepszego koloru i dla wartości odżywczych. No, zaczyna to wyglądać po prostu przepięknie. Ja wiem też, że będzie to smakować doskonale, więc cieszę się, że mogę Wam ten prosty przepis zaprezentować. Obie pizze układam na raszce, ruszcie, żeby stygnąc nie parowały od spodu. I zostawiam na minutkę, może dwie, tak żeby do krojenia wciąż były ciepłe, ale żeby to ładnie odparowało od spodu, no i nie było wilgotne. No i tak to się prezentuje, można kroić i podawać. I taka pizza smakuje świetnie zarówno na ciepło, czyli od razu po wyjęciu z piekarnika, jak i na zimno, na przykład następnego dnia na przekąskę zamiast kanapki do pracy czy do szkoły. Ja lubię pokroić tę pizzę na ćwiartki, czyli takie większe kawałki i jemy to w ten sposób, że chwytam, składam tak delikatnie na pół, ale nie do końca, tak uginając ten kawałek, no i w ten sposób kęs i można cieszyć się smakiem. Przepyszne. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i że zechcecie go odtworzyć, bo jak sami widzieliście, całość banalnie prosta, a smakuje to naprawdę dobrze, więc jeśli zechcecie, to krok po kroku, wszystko precyzyjnie rozpisane, cały przepis znajdziecie w wersji tekstowej na blogu Skutecznie.tv. Bezpośredni link w informacjach pod filmem. Korzystając z okazji, przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, by nie przegapić kolejnych przepisów, odcinków i inspiracji. A teraz dziękuję za uwagę i smakowitych, szybkich, oszukanych pizz Wam życzę. Smacznego